Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Simply z kanału Trickrow TV, a przed nami kolejna część Let's Play Hitman Rozgrzeszenie. Noc walki, tak zatytułowana jest kolejna misja, Hangar Patrioty. Wystartujmy tam. Normalny brzdęk. I gramy. Właśnie tak chciałem wspomnieć, że liczę na jakąś fajną, epicką walkę z tym Turem, tym wielkim Meksykaninem. Ale oni są brzmi, fuck. Fight Night. Noc walki. Witam wszystkich w misji Fight Night, czyli noc walki. Standardowo dla tej serii już przy 5 razy przynajmniej wczytywałem pierwszy checkpoint. Ale teraz już wiem, co należy zrobić. Zejdźmy tutaj na dół. Z tego pokoju są dwa sposoby wyjścia. Pierwszy z nich, którego nie sprawdziłem, ale domyślam się, że tak właśnie jest, polega na przebraniu się w zapaśnika, któremu ta hala służy do przygotowań przed walką. Drugi natomiast sposób jest to znalezienie karty, o której wspomina jeden z jego strażników. Czy też pomagierów bardziej, bo jego nie trzeba strzec. Użyjmy młotka, żeby zwabić strażnika. Psztęk. A powiedzmy, niech przejdzie się gdzieś tutaj. Został zaalarmowany. Teraz... O, tylko żeby się nie obrócił. Użyjmy T, czyli przebierzmy się w strój z worka i wyprostujmy. Dzięki temu manewrowi jesteśmy odrobinę mniej podejrzani. Teraz zabierzmy kartę dostępu, o której jeden ze strażników mówi, że właśnie ją zgubił i ma przez to problem. Łop. Czekaj. Betty dzwoniła, może wtedy ją upuściłem. Natychmiast przestań! Tak, na pewno. Chyba stałem tam. O, strażnik zauważył, że stał tam. W tej chwili musimy znaleźć jakiś sposób, ok, żeby wrócić na drugą stronę. Spróbujmy więc iść tędy. Hej! Kolego, coś ty za jedno? Tak mnie nie nabierzesz, kolego! Gdzie ty się wybierasz? Ale dobra, zostaliśmy zauważeni. 1300 punktów, aż zamilkłem po prostu. 1300 punktów w plecy, ale mamy kartę, która umożliwi nam otwarcie nie tych, lecz następnych drzwi. I teraz zostaje nam tylko dojść do końca tego etapu. Zejdźmy tędy. W sumie tutaj jeszcze nie rozgrywałem tej lokacji, ale myślę, że nie będzie już problematyczny był początek. Zawsze tak zauważyłem, że w każdą misję najtrudniej jest zacząć. Mamy tu klientów, którzy płacą. Chronię tylko pańską inwestycję. Proszę się nie martwić. Szeryf z Garchi trzyma ją w piwnicznej celi. A stamtąd nikt nie wyjdzie bez jego pozwolenia. Od razu po walce ją zabiorę. Jasne. Nie spuszczę jej więcej z oka. O, wygląda na to, że dowiedzieliśmy się, gdzie przetrzymana jest Victoria. Przetrzymywana. Yo. Okej. Otwórzmy drzwi. Co za nimi czeka na nas? A, przestałem. O, sorry. Myślę, że nasz hitman nie przejdzie od razu. Przeszedł. Chciałem rozejrzeć się jeszcze po pokoju. Jesteśmy teraz w pomieszczeniu, gdzie Sanchez wesoło wojuje na środku areny. No raczej właśnie, tak jak powiedziałem, jest to wesoła walka, czyli on sobie stoi, ten go połaskocze albo masuje. Natomiast jedno takie uderzenie tak się kończy.
Musimy go wyeliminować. Właśnie dosłownie przed chwilą znalazłem sposób, jak to zrobić epicko. Tylko teraz mi to nie wyjdzie. A jeszcze wyjdzie. Kiedyś mnie nie kojarzy, niedobrze. Pójdzie za mną? Nie, chyba. Szybciutko kucnijmy i przejdźmy do tej drzwi, powinienem zgubić. Dobrze, zgubił. Teraz kolejna. O! Kolejna. Sytuacja. Dwóch strażników w jednym małym pokoju. Musimy wyeliminować jednego z nich. Poczekajmy, aż tamten odejdzie kawałek, żeby nie usłyszał wystrzału. Coś swoją drogą ciężko byłoby usłyszeć wystrzał z tłumika w takim młynie, aczkolwiek dla pewności. Zabity. I musimy zająć się teraz tym drugim. Dobrze, leży, grzecznie. Sprawdźmy, jaką broń mają przy sobie. Uuu, karabiny. I to jest właśnie element epickiego zabójstwa, czyli zrzucenie mu na głowę tego żyrandola. Jestem ciekawy, czy możemy wrócić tą samą drogą. Tak, co ktoś zaczyna się ruszać. Aczkolwiek nie powinno to stanowić żadnego problemu. Ponieważ poprzednim razem wybrałem drugą opcję. Siby okręt, nie, on jest niepotrzebny. Wybrałem drugą opcję i chciałem wyjść drugą całkowicie stroną, ale to było tak obstawione potwornie, że raczej było mało wykonalne. Prześliźnijmy się tak i wyjdźmy trzymając kontrol. Dobrze, ten strażnik został minięty, tylko że wyjście jest całkowicie z drugiej strony. Przeszukać teren. Zupełnie czysto. Dobra, no ryzyk fizyk. Użyjmy kontrola. Przejdźmy aż tutaj. Czy się uda? To by było dobre. Jest! Chyba jesteśmy na zewnątrz już bezpieczni. Tak jest! To będzie krótka misja po tym wszystkim wycięciu moich faili. Aczkolwiek teraz wam powiem, zajęło mi rozkminienie tego wszystkiego 53 minuty. Także naprawdę, naprawdę długo. Dobra, dzięki. Ten odcinek był troszeczkę mało przegadany, aczkolwiek wykonany w niezły całkiem sposób. Zobaczycie, gdzie co leży i tak dalej. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że naprzeciwko, w momencie kiedy weszliśmy do tego pomieszczenia, ściana naprzeciwko ringu. Wiecie, jesteśmy w jednej części pomieszczenia, po drugiej stronie, na górze znajduje się ładunek C4 oraz karabin snajperski, te dwie bronie. Możemy oczywiście też ich wykorzystać, z tym, że bez wykrycia tego nie zrobimy. W tamten sposób, ponieważ te bronie wywołują hałas, oczywiście. Dobra, żegnam się z wami, komentujcie, oglądajcie, subskrybujcie i zapraszam do kolejnej misji. Pa, pa!